Szczęść Boże, witam Was w kolejny grudniowy wieczór w tym czasie Adwentu i zapraszam Was do wysłuchania w duchowym espresso dzisiaj historii zatytułowanej Samson. Cała wioska wołała na niego Samson. Był największy i najsilniejszy. Wszyscy mieszkańcy rozmawiali o nim. Zebranym na placu i w obrzeży Samson pokazywał swe potężne ramiona, swą siłę, a potem jednym haustem wypijał piwo i głośno się śmiał. Nikomu nie udawało się go pokonać w boksie. I tak żył, stawiając wszystkim czoła. Zawsze zwyciężał. Kiedy jednak był sam, płakał. Był smutny, ponieważ jego dłonie zawsze były zaciśnięte. Nie mógł ich otworzyć. Były jakby zablokowane i wyglądały niczym kamienie. Nie mógł malować, nie mógł nikomu uścisnąć ręki ani podarować kwiatka. Pięściami twardymi jak żelazo mógł jedynie uderzać, bić, rozbijać drzwi, niszczyć mury i straszyć ludzi. Pewnej nocy ktoś przybiegł wołając: „Chodźcie, biegnijcie! Chodźcie wszyscy, szybko!” Wreszcie dobra nowina. Urodził się książę pokoju, największy i najsilniejszy na świecie. Również Samson usłyszał dobrą nowinę. Największy i najsilniejszy to jestem ja, pomyślał i wstał, wymachując zaciśniętymi pięściami. Tymczasem cała wioska wyruszyła w podróż i droga pełna była ludzi. Wszyscy podążali do oświetlonej stajenki. Była to nędzna szopa, a w niej leżało maleńkie, nowonarodzone dziecię. To jest książę pokoju. Cała wioska wznosiła okrzyki, śmiała się, tańczyła i klaskała z radości. Wywijając swymi wielkimi ramionami, przedostał się tam również Samson. Trzymał przed sobą zaciśnięte dłonie, które służyły mu do torowania drogi. Wszyscy mu ustępowali i w końcu pomiędzy nim a dzieciątkiem nie było nikogo. Samson wydał się jeszcze większy, dzieciątko zaś jeszcze mniejsze. Czy księciem pokoju ma być ta kuleczka? Nie żartujcie, zagrzmiał olbrzym. Jest zbyt mały. Książę musi być wielki i silny. Ja jestem największy i najsilniejszy. W tym momencie Samson przypomniał sobie o swych zaciśniętych pięściach i poczuł wielki smutek. Dzieciątko spojrzało na niego. Potem uśmiechnęło się i otworzyło swe różowe rączki. Nagle pięści Samsona też się otworzyły niczym dwa rozkwitające kwiaty. Olbrzym spojrzał na swe odmienione, ciepłe dłonie. Miał teraz dwie otwarte dłonie, by móc uścisnąć ręce innych, by móc ofiarować dary, otwierać uprzejmie drzwi, by malować, wręczać kwiaty, jeść ciasteczka, głaskać, by kochać. Samson wybuchnął płaczem, gdyż był bardzo szczęśliwy. Już po chwili śpiewał: „To prawda, ty jesteś największy i najsilniejszy, bowiem to tyś, dzieciątko, uczyniło mnie szczęśliwym”. Zaczął tańczyć z całkowicie odmienionymi rękami i całkowicie nowym sercem. Już niedługo Boże Narodzenie. Niecałe zostały nam 2 tygodnie. Może my jesteśmy jak ten Samson, którzy mamy zaciśnięte dłonie, zaciśnięte serce, zamknięte uszy na drugiego człowieka, na siebie samego. I może w tym czasie Adwentu potrzebujemy Jezusa, małej dzieciny, która otworzy nasze dłonie, otworzy nasze serca i otworzy nasze uszy na słuchanie, na kochanie, na dotykanie, przebywanie z drugim człowiekiem. Niech Jezus przemienia nasze serca, szczególnie te, które są z kamienia. Szczęść Boże.